Witam Was serdecznie. Jak widzieliście, sięgnąłem do części muzealnej naszego laboratorium metrologii, aby pokazać Wam, jak kiedyś za pośrednictwem takich rejestratorów obserwowano i utrwalano na taśmie przebieg badanych sygnałów. Dzisiaj oczywiście już nie używa się tego typu urządzeń. Wyparły je oscyloskopy, najpierw analogowe, a obecnie cyfrowe. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie oscyloskopowi. Dowiecie się z niego, do czego służy to urządzenie, jaka jest podstawowa zasada działania oscyloskopu, jakie są jego cechy i jak poprawnie wykonywać obserwacje oraz pomiar podstawowych parametrów sygnałów. Ja nazywam się Piotr Burnos, jesteśmy w Laboratorium Metrologii AGH w Krakowie i zapraszam do oglądania. Pomiar wielkości mierzonej za pomocą przyrządów prezentujących wynik w postaci liczby, czyli na przykład za pomocą amperomierzy cyfrowych czy też multimetrów, jest możliwy, jeżeli wielkość mierzona jest stała w czasie lub jest wolnozmienna. Jeżeli jednak szybkość zmian wielkości mierzonej wykracza poza zdolności percepcyjne człowieka lub przekracza zakres dynamiczny przyrządu, to pomiar taki powinien być zastąpiony obserwacją bądź rejestracją zmian wartości chwilowych tej wielkości, czyli obserwacją sygnału w funkcji czasu. Do tego celu, czyli mówiąc ogólnie do obserwacji kształtu badanego sygnału, służy oscyloskop. Kiedyś w tym celu stosowano rejestratory elektromechaniczne, takie na przykład, jak widzieliście na czołówce tego filmu. Rejestratory jednak są obecnie w technice praktycznie niespotykane. Można jeszcze się z nimi zetknąć, co najwyżej w diagnostyce medycznej, na przykład do zapisu sygnałów EKG i EEG. Skupmy się jednak na oscyloskopach. Pierwotnie przyrządy te wykonywane były w technologii analogowej, a ich głównym elementem była lampa oscyloskopowa, na ekranie której wyświetlany był badany przebieg sygnału. Możliwości pomiarowe takich oscyloskopów były mocno ograniczone i w zasadzie obejmowały tylko odczyt wartości napięcia lub okresu badanego sygnału. Od połowy lat 70. XX wieku technologia cyfrowa zaczęła jednak wchodzić w świat przyrządów pomiarowych, co zaowocowało powstaniem oscyloskopów analogowo-cyfrowych. Przyrządy takie dzięki cyfrowemu przetwarzaniu sygnału dawały znacznie więcej możliwości analizowania i pomiaru parametrów sygnałów. Obraz jednak nadal wyświetlany był na klasycznej lampie oscyloskopowej. Najnowszą generacją są oscyloskopy cyfrowe, w których analizowany sygnał poddawany jest pełnemu procesowi dyskretyzacji. Od oscyloskopów analogowych różni je również to, że nie posiadają lampy oscyloskopowej, a przebieg sygnału wyświetlany jest na ekranie LCD, czyli matrycy odpowiednio wysterowanych pikseli. Oscyloskopy cyfrowe, oprócz wyświetlania przebiegów sygnałów, umożliwiają pomiar wielu ich parametrów, zarówno w dziedzinie wartości, jak i czasu. Dodatkowo badane sygnały można rejestrować, a po podłączeniu oscyloskopu do komputera przesyłać do dalszej analizy. Sercem każdego przyrządu cyfrowego, w tym również oscyloskopu, jest przetwornik analogowo-cyfrowy. Stąd do podstawowych parametrów charakteryzujących oscyloskop zaliczamy liczbę bitów przetwornika,
najczęściej jest to 8, oraz częstotliwość próbkowania, która dla oscyloskopów ze średniej półki sięga rzędu dziesiątków megaherców lub nawet gigaherców. Posługiwanie się oscyloskopem omówię na przykładzie modelu Regal DS1052E. Jest to podstawowy model oscyloskopu, który jest używany w naszym laboratorium i można powiedzieć, że jest to średnia półka, jeżeli chodzi o oscyloskopy. Jego parametry i cechy są tożsame z innymi oscyloskopami, również analogowymi, więc będziecie mogli dowiedzieć się z tego filmu, jak używać każdego innego oscyloskopu, nie tylko tego szczególnego modelu. Ten model jest modelem dwukanałowym, to znaczy, że jednocześnie mogę obserwować maksymalnie dwa sygnały, które doprowadzam do gniazd BNC w tym i w tym miejscu. Z każdym oscyloskopem otrzymujemy w zestawie sondę pomiarową, która służy właśnie do tego celu. Z jednej strony ma ona wtyk BNC, który podłączamy do gniazda, a z drugiej strony sondę, którą podłączamy do badanego obwodu. Jednakże w naszym laboratorium częściej do doprowadzenia sygnału do oscyloskopu używamy kabli BNC tego rodzaju, gdzie z obydwu stron jest wtyk BNC, ewentualnie z drugiej strony kabla są wtyki bananowe, dlatego że wiele aparatury w naszym laboratorium posiada właśnie tego typu gniazda. Ja teraz doprowadzę do oscyloskopu sygnał z generatora i zobaczmy, jak uzyskać obraz tego sygnału na ekranie. Otóż każdy oscyloskop cyfrowy jest wyposażony w taką funkcję, która nazywa się auto. I jest to najprostszy sposób, aby dobrać nastawy oscyloskopu i wyświetlić obraz sygnału na ekranie. Dlatego, że ta funkcja automatycznie dobiera nastawy oscyloskopu tak, aby uzyskać możliwie najlepszy obraz. I w tym przypadku rzeczywiście się to udało. Widzimy, że został doprowadzony sygnał sinusoidalny o stałej częstotliwości i amplitudzie. Po naciśnięciu przycisku auto oscyloskop znajduje się w tak zwanym trybie YT, to znaczy, że na ekranie jest wyświetlany przebieg sygnału w funkcji czasu. Na osi X jest czas, na osi Y jest wartość napięcia. Tymi przyciskami po prawej stronie ekranu możemy włączyć lub wyłączyć dany kanał. Teraz włączyłem kanał drugi. Jak widzimy, nie ma tutaj żadnego sygnału, no bo nie jest on doprowadzony do gniazda. Możemy obserwować dwa sygnały jednocześnie, ale na tą chwilę mnie interesuje tylko sygnał doprowadzony do kanału pierwszego. Podstawową sekcją, która umożliwia regulację parametrów oscyloskopu, jest sekcja vertical, która dotyczy parametrów osi pionowej wyświetlanego obrazu. Mamy tutaj więc pokrętło position, które, jak łatwo się domyśleć, umożliwia nam regulację położenia przebiegu w osi pionowej. Po naciśnięciu tego przycisku przebieg wraca do położenia zerowego. Drugie pokrętło to scale. Służy ono do regulacji tak zwanej stałej napięciowej toru, która potocznie jest nazywana czułością napięciową i jest ona wyrażona we voltach na działkę. Mówi nam o tym, jaka wartość napięcia przypada na pojedynczą działkę wyświetlaną na ekranie. Te działki są tutaj rozróżnione na ekranie liniami pionowymi w osi pionowej, przepraszam, liniami poziomymi w osi pionowej i liniami pionowymi w osi poziomej. W tej chwili mam ustawioną, czy oscyloskop dobrał wartość czułości
pół volta na działkę. To oznacza, że amplituda tego sygnału wynosi niemalże 1 volt, no dlatego, że sięga od zera, dwóch działek w górę i dwóch działek w dół. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, mogę zmienić wartość czułości. W tej chwili mam 1 volt na działkę. Widzimy, że to się zgadza, dlatego że teraz wartość maksymalna sięga jednej działki. Mogę jeszcze zmniejszać. Teraz mam 2 volty na działkę, czyli wartość maksymalna sięga połowy działki i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, tym pokrętłem możemy rozciągać bądź ściskać sygnał w osi pionowej, zmieniając tak zwaną czułość napięciową. Druga istotna sekcja regulacyjna oscyloskopu to sekcja horizontal, która dotyczy regulacji nastaw w osi poziomej, a więc w osi czasu, jeżeli oscyloskop znajduje się w trybie YT. I znowu, pokrętło position służy do regulacji położenia przebiegu w osi poziomej. Jeżeli nacisnę to pokrętło, to przebieg wraca do położenia zerowego. Natomiast pokrętło scale w tym przypadku służy do regulacji tak zwanej stałej podstawy czasu, która jest wyrażona w sekundach na działkę i mówi nam, jaki czas przypada na jedną działkę w osi czasu, w osi X. A więc kręcąc tym pokrętłem, zmieniam wartość stałej podstawy czasu, dzięki czemu badany sygnał mogę rozciągać bądź w cudzysłowie ściskać, aby lepiej zobaczyć jego charakterystyczne cechy. Kolejną ważną sekcją w oscyloskopie jest sekcja trigger, która dotyczy regulacji parametrów układu wyzwalania. Właściwe ustawienie tych parametrów na początku często nastręcza wiele trudności, dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć ich znaczenie. Układ wyzwalania decyduje, w którym momencie rozpoczyna się akwizycja danych i wyświetlanie przebiegu na ekranie. Ten moment, ta chwila czasu, punkt wyzwalania jest reprezentowany na ekranie tym symbolem u góry. Od ustawień parametrów w tej sekcji zależy, czy obraz będzie stabilny i czytelny, czy też nie. Do podstawowych parametrów związanych z wyzwalaniem zalicza się rodzaj wyzwalania, poziom wyzwalania, źródło wyzwalania i tryb wyzwalania. W każdym z tych ustawień, w każdym z tych rodzajów wyzwalania, o których za chwilę będę mówił, oscyloskop rozpoczyna akwizycję danych od tej chwili czasu. A więc zostaje wyzwolony pomiar, następuje rejestracja danych w buforze i następnie przebieg jest wyświetlany na ekranie. Następnie znowu jest podawany impuls synchronizujący, jest rozpoczynana akwizycja danych i przebieg jest wyświetlany na ekranie. Jest to więc moment, w którym w każdym cyklu jest rozpoczynany zapis danych do pamięci oscyloskopu. Nieco inaczej jest to w oscyloskopach analogowych, inaczej nieco w cyfrowych i to, co powiedziałem, jest troszkę uproszczeniem, ale generalnie w ten sposób można sobie to wyobrazić. Jeżeli chodzi o rodzaj wyzwalania, to parametr ten możemy zmieniać po naciśnięciu klawisza menu w sekcji trigger, a następnie klawisza sweep w menu kontekstowym. I są tutaj trzy możliwości. Normal, auto i single. Rodzaj wyzwalania normal polega na tym, że dane są zbierane po pojawieniu się impulsu wyzwalającego. A więc musi nastąpić pewne zdarzenie, które wyzwoli akwizycję danych. W trybie
normal, akwizycja, w trybie auto, przepraszam, akwizycja następuje cały czas, nawet przy braku impulsów wyzwalających. Natomiast w trybie single jest wykonywany jednokrotny cykl akwizycji. Przebieg jest wyświetlany na ekranie oscyloskopu i następnie oscyloskop czeka na kolejne jednokrotne wyzwolenie. Teraz może na przykładzie rodzaju wyzwalania normal pokażę, jak można regulować kolejny ważny parametr, jakim jest poziom wyzwalania. Do tego służy to pokrętło w tym miejscu. I teraz regulując czy zmieniając tutaj nastawę, zmieniam poziom widoczny, reprezentowany tą linią poziomą, jako poziom czy punkt odniesienia do wyzwolenia oscyloskopu, do wyzwolenia akwizycji danych. Widzimy, że akwizycja następuje w chwili, w której badany sygnał osiągnie ustawiony przeze mnie poziom wyzwalania. Czyli te dwie linie, pozioma i pionowa związana z punktem wyzwalania, jak widzicie, zawsze się przecinają. Jeżeli poziom wyzwalania ustawię powyżej badanego sygnału i przejdę na przykład do trybu auto, no to widzimy, że obraz nie jest stabilny, zaczyna nam skakać. Dopiero po ustawieniu właściwego poziomu, który będzie odpowiadał jakiejś wartości sygnału, oscyloskop jest poprawnie wyzwalany i obraz jest stabilny. Poza sygnałem nie mamy właściwej synchronizacji, nie jest detektowane zdarzenie wyzwolenia oscyloskopu na poziomie sygnału, no i obraz jest niestabilny. Tak więc właściwe ustawienie rodzaju i poziomu wyzwalania decyduje tutaj o tym, czy obraz jest czytelny. Można jeszcze ustawić sobie rodzaj wyzwalania single. Wtedy oscyloskop jest wyzwolony pojedynczo i kolejne wyzwolenie musi nastąpić poprzez naciśnięcie przycisku Run Stop, czyli pojedyncza ramka sygnału rejestrowana, wyświetlana i kolejna rejestracja następuje dopiero na żądanie użytkownika poprzez naciśnięcie tego przycisku. Wróćmy do trybu auto i zobaczmy, jakie są kolejne parametry tej sekcji trigger. Kolejna istotna opcja to tak zwany tryb wyzwalania. W tym oscyloskopie jest 5 trybów wyzwalania: Edge, Pulse, Slope, Video i Alternative. I każdy z nich wyzwala akwizycję danych na podstawie innego rodzaju zdarzenia. Edge jest trybem, który używamy najczęściej i wyzwala akwizycję danych w chwili, gdy sygnał wyzwalający osiągnie ustawiony poziom na zboczu o ustalonym kierunku. Czyli tutaj jest ta sytuacja, którą też pokazywałem wcześniej, wyzwalanie zboczem. To zbocze mogę ustawić jako zbocze narastające bądź zbocze opadające. Przy zboczu narastającym widzimy, że chwila wyzwolenia następuje na tej krawędzi sinusoidy, czyli narastającej. Jeżeli natomiast zmienię to ustawienie na zbocze opadające, no to wyzwolenie następuje na poziomie wyzwalania, ale zbocza opadającego. I to jest tryb Edge. Można wyzwalać oscyloskop jeszcze impulsami, czy puls, o określonej szerokości. Można wyzwalać impulsami synchronizacji linii lub ramki sygnałów wizyjnych. To jest ten tryb wideo.
Można wyzwalać również poprzez detekcję zbocza, czyli slope o odpowiedniej stromości. I w przypadku sygnałów, które są niesynchronizowane, kiedy obserwujemy wiele sygnałów, można wyzwalać w końcu oscyloskop w trybie alternative, co daje nam stabilny obraz w przypadku kilku sygnałów. Najczęściej jednak stosujemy wyzwalanie typu Edge. Możemy ustawić źródło sygnału wyzwalania. Tutaj cały czas mam ustawione jako źródło sygnał z kanału pierwszego. Mogę ustawić również jako źródło wyzwalania sygnał z kanału drugiego, ale ponieważ tutaj nie mam doprowadzonego żadnego sygnału, więc nie ma impulsów synchronizujących, no to obraz zaczyna skakać i staje się niestabilny. Mogę również doprowadzić sygnał synchronizujący z zewnątrz i wtedy doprowadzam go do tego gniazda external trigger. I to są właściwie trzy podstawowe i najczęściej używane źródła wyzwalania. Doprowadzę teraz do oscyloskopu inny sygnał. Widzę, że obraz jest niestabilny. Spróbuję więc wyregulować oscyloskop tak, aby ten sygnał zobaczyć. Najpierw dobieram czułość, a następnie wartość stałej podstawy czasu i widzimy, że na ekranie zaczyna pojawiać się sygnał. Ten sygnał nie jest stabilny. Widzimy, że on skacze, a więc prawdopodobnie muszę dobrać poziom wyzwalania, no bo nie jest właściwie ustawiony. No i po tej regulacji obraz staje się stabilny i czytelny. Widzę, że jest to sygnał prostokątny o określonej amplitudzie, ale posiadający też składową stałą, dlatego że względem tego punktu, który reprezentuje 0, jest przesunięty do góry. A więc jest to sygnał ze składową stałą. Czasami, jeżeli wartość tej składowej stałej jest duża w stosunku do składowej zmiennej, no to sygnał taki jest niewygodnie obserwować na ekranie i trudno jest dobrać właściwie parametry tutaj, czy czułości, czy poziomu. Ale oscyloskop ma funkcję, która umożliwia w takiej sytuacji obserwację tylko składowej zmiennej. I można ją włączyć poprzez odpowiedni wybór tak zwanego sprzężenia sygnału. Otóż domyślnie sprzężenie w kanale pierwszym jest ustawione na DC. Oznacza to, że wszystkie składowe sygnału są analizowane. Składowa stała oraz wszystkie składowe częstotliwości, wszystkie składowe zmienne. Jeżeli chciałbym obserwować tylko składową zmienną, bez naniesionej składowej stałej, muszę przełączyć rodzaj sprzężenia na AC. Oczywiście w tym momencie muszę dobrać odpowiednio poziom wyzwalania. I widzimy, że obserwuję tylko składową zmienną sygnału po odfiltrowaniu tej składowej stałej. To jest przydatne w sytuacji, w której mamy dużą składową stałą, a małą składową zmienną. No na przykład spróbujmy to zobrazować sobie takim sygnałem. Widzimy, że jest pewna... Ja teraz doprowadziłem tutaj inny sygnał. Widzimy, że jest duża składowa stała oraz jakaś, no, wydaje się, drgająca tam składowa zmienna. W sprzężeniu DC trudno byłoby nam wyregulować właściwie oscyloskop. Musiałbym przesuwać sygnał, rozciągać, przesuwać, prawda? A dalej obraz byłby mało czytelny. Lepiej więc jest zmienić tryb czy rodzaj sprzężenia na AC
składowa stała została odcięta i po prostu rozciągnąć ten sygnał. Widzimy, że jest tutaj niewielka składowa zmienna na poziomie kilku miliwoltów, bo tyle wynosi czułość w tym kanale. I dzięki sprzężeniu AC jestem w stanie tylko tą składową analizować. Jeżeli włączę sprzężenie DC, widzę obydwie składowe, no i trudno mi dokonać oceny tego sygnału. Doprowadziłem teraz drugi sygnał do drugiego kanału oscyloskopu. Sygnał o innej częstotliwości i amplitudzie niż ten, który widzimy na ekranie. Zobaczmy zatem, jak ten sygnał wygląda. Oczywiście mógłbym nacisnąć przycisk auto i oscyloskop automatycznie dobrałby nastawy, ale spróbujmy to zrobić ręcznie, włączając po prostu kanał drugi. Widzimy, że badany sygnał wykracza poza obszar ekranu, w związku z tym muszę dobrać odpowiednio czułość napięciową i zwiększając jej wartość, uzyskuję pełny obraz sygnału na ekranie. Ponieważ oscyloskop synchronizuje się, czy wyzwalanie następuje względem sygnału z kanału pierwszego, więc sygnał na kanale drugim jest niestabilny. Aby to zmienić, mogę zsynchronizować się do sygnału na kanale drugim. No, wtedy sygnał na kanale pierwszym będzie sygnałem niestabilnym. Tutaj jeszcze z poprzednich ustawień zostało mi zbocze opadające. Zmienię to na zbocze narastające i ustawię odpowiedni poziom wyzwalania. W tej chwili wyświetlony mam na ekranie sygnał z kanału drugiego. I nastawy oscyloskopu są takie, że czułość napięciowa jest 1 V na działkę, a wartość podstawy czasu 10 milisekund na działkę. Możemy więc odczytać, że amplituda tego sygnału wynosi około 2 V, no bo tu jest jedna, tu jest druga działka razy 1 daje nam 2 V. Natomiast częstotliwość tego sygnału, no, trzeba będzie ją zmierzyć, mierząc liczbę działek pomiędzy powtarzającymi się punktami przebiegu. W tej chwili mam 5 milisekund na działkę. Sobie ustawię ten przebieg tak, aby było go łatwiej obserwować. Czyli tutaj mam 5, 10, około 15-16 milisekund na okres. No więc prawdopodobnie częstotliwość tego sygnału wynosi 75 Hz. W ten sposób można mierzyć podstawowe parametry sygnałów, ale oczywiście oscyloskop w tym celu oferuje pewne narzędzia, które te pomiary ułatwiają. I w tym oscyloskopie, jak i w każdym innym, czy cyfrowym, czy analogowo-cyfrowym, zazwyczaj możemy posłużyć się tak zwanymi kursorami. I w tym oscyloskopie te kursory mogą pracować w trzech trybach. Manual, Track i Auto. W trybie Manual muszę ręcznie ustawić oscyloskopy na ekranie i zmierzyć interesujący mnie parametr. W tej chwili mam typ kursora na X. Jako źródło wybiorę sobie kanał drugi, no bo tutaj mam doprowadzony sygnał. I teraz, kręcąc pokrętłem, mogę ustawić kursor w żądanym przeze mnie punkcie osi X. Po naciśnięciu przycisku to samo mogę zrobić z drugim kursorem. No i ustawię go na kolejnej maksimum badanej sinusoidy. Widzimy, że oscyloskop wyświetla nam zarówno położenie każdego z kursorów, jak również długość tego odcinka wyrażonego w czasie, jest to 13,2 milisekundy.
i od razu wyświetla 1 przez delta x jako 75,8 Hz. A więc, tak jak już wcześniej sprawdziłem, częstotliwość tego sygnału wynosi 75 Hz. Pomiary można również wykonać w osi y w sposób analogiczny, na przykład pomiar amplitudy. No i znowu, położenie jednego, drugiego kursora, delta y 4,2 V, a więc amplituda wynosi, no, gdyby się trzymać dokładnie tego pomiaru, 2,12 V. Pomiary z wykorzystaniem kursorów w ten sposób nie są zbyt dokładne, bo wszystko zależy od wzajemnego położenia sygnału i dokładności ustawienia kursora. Oczywiście sygnał można rozciągać tak, żeby robić to bardziej precyzyjnie, no niemniej jednak nie są to pomiary bardzo dokładne. Nieco dokładniej można zmierzyć, używając zamiast trybu manual, trybu track. W tym trybie, tylko zmienię źródło sygnału na kanał drugi, bo w tej chwili badam drugi kanał. W tym trybie, jak widzicie, kursor jest automatycznie umiejscawiany na przebiegu. A więc nie ma tego niebezpieczeństwa, że ustawię położenie kursora gdzieś poza badanym przebiegiem. Mogę tutaj precyzyjniej ten kursor sobie ustawić. I spróbujmy powtórzyć pomiar, taki jak wcześniej, ustawiając sobie kursory na wartościach maksymalnych tej sinusoidy. I dzięki temu możemy odczytać znowu pomiar, zarówno w dziedzinie czasu, z czego wynika częstotliwość 75 Hz, jak również w dziedzinie amplitudy, gdybym chciał zmierzyć tą wartość. No, 4 V. Czyli amplituda, przy założeniu, że nie ma składowej stałej, wynosi 2 V. W końcu kursory można ustawić również w trybie auto i przejść do tak zwanych pomiarów automatycznych. Oscyloskopy cyfrowe oferują szereg pomiarów wykonywanych w sposób automatyczny. W tym oscyloskopie kryją się one pod przyciskiem Measure. Jako źródło wybiorę kanał drugi i mogę tutaj wybrać z menu kontekstowego, jaki parametr napięcia bądź jaki parametr związany z czasem sygnału chcę badać. W przypadku napięcia mam tutaj wartości peak to peak, wartości maksymalne, wartości średnie, wartość skuteczną. Może ja ustawię sobie w tym momencie na przykład wartość maksymalną i po naciśnięciu przycisku, jak widzicie, pojawia się kursor reprezentujący ten pomiar i wartość tutaj, która jest odświeżana cały czas. I wynosi ona w tej chwili około 2 V. Podobny pomiar mogę dokonać w dziedzinie czasu. Mogę zmierzyć okres, mogę zmierzyć częstotliwość, czas narastania zboczy, szerokość impulsów, wiele różnych parametrów, które są mierzone tutaj automatycznie. Ja zmierzę częstotliwość, no i widzimy, że pojawił się drugi pomiar związany z częstotliwością i 2 kolejne kursory. Można również wszystkie pomiary wykonać naraz, wszystkie dostępne pomiary wykonać naraz, naciskając tutaj ten przycisk Display All. No i wtedy są mierzone wszystkie możliwe parametry, zarówno w dziedzinie napięcia, jak i czasu, które są związane z tym sygnałem. Dobrze jest sobie przy takich pomiarach dobrze ustawić przebieg. Dobrze, aby było to więcej okresów, bo jeżeli sygnał będzie zbyt rozciągnięty, no to te parametry nie będą mierzone poprawnie. Zresztą widać, że tutaj pojawiają się gwiazdki. Również jeżeli sygnał wykroczy poza ekran, będzie podobna sytuacja. Więc należy tak dobrać parametry,
czułości i stałej podstawy czasu, aby cały sygnał był dobrze widoczny na ekranie i zawierał więcej niż jeden, najlepiej kilkanaście okresów, jeżeli jest to sygnał okresowy. Wtedy te parametry są mierzone poprawnie. W tym miejscu skończę omawianie użytkowania oscyloskopu. Pomimo, że przedstawiłem tylko podstawowe funkcje, film urósł do ponad 30 minut. O bardziej zaawansowanych opcjach i wykonywaniu bardziej skomplikowanych pomiarów za pomocą oscyloskopu będę jeszcze mówił przy okazji omawiania ćwiczenia numer 8. Jeżeli chcecie dostać powiadomienie o tym filmie i każdym następnym, zasubskrybujcie ten kanał. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.